Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed wami wyścig 50% na torze w Singapurze. Także tak jak pamiętacie i tak jak wiecie, naprawdę bardzo wymagający tor. Zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Naprawdę pogoda tutaj jest nieprzewidywalna w tym momencie. Już wiemy, że może padać, nie wiadomo w którym momencie. Zobaczcie sami, jak to wszystko będzie wyglądać. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, subskrybujcie kanał Ligi i oczywiście wbijajcie na Discorda, żeby zobaczyć, jak się ścigamy i ewentualnie jeszcze z nami właśnie tutaj się pościgać. Słuchajcie, no i już teraz gorąco zapraszam na 50% wyścig w Singapurze. Przed wami. W patogennej grupie czuję się zagrożony, jestem centralnie w środku stawki. Kurde, no co ja mam teraz wybrać? Clover, za 20 minut zacznie się deszcz. Czy brać będzie 20 minut, to jest gdzieś koło 50% wyścigu. Ja 50% wyścigu nie przyjadę na medal, na stówę. Medal na stówę, spokojnie. 12 kółek. 12 kółek. Dobra, biorę medy. A jak... Hywdy, jakby się nie udało. Ale cóż, trzeba ryzykować. Ja się boję, że się rozwalę na starcie. Clover, ja na szczęście startuję przedostatni, więc ja się o swoje pozycje nie boję. Jakby zresztą wyhamuję w jednym przykładzie. Ale ja startuję ostatni, dobra. Dobra, medy, hardy, dobra. Aha, widzę, że panie gdzieś się... Czekajcie, setup. Aha, oni mi proponują strategię soft, hard. Okej. Dobra, startuję na szczęście jako jeden z ostatnich, więc... Ja się boję, z kimś skończę wyścig na bandzie, nie? No ja też właśnie, dlatego ja nie będę być jakiś chory tej bombów. Kto się ładuje? Ja? Darkowen, Kaczewski i Kaczyk. Już. Ej, dobra. Cio. It's not second, where we go! I to jest świetny stack polany dzika, pierwszy zakręt, uwaga. Hamujemy wcześniej. Atakuje tutaj. Dobra, udało się. Nic się nie wydarzyło w jedynce. Luke tutaj walczy i Luke by mi prawie uzbrał skrzydło, ale dobrze. Nic się nie wydarzyło w jedynce. Brawo, panowie. Lordzik, co ty robisz? Nie! Banda prawie była. Właśnie, Clover, widziałem to. Dobra, udało się. Nic się na starcie złego nie wydarzyło. Możemy jechać. Derdzio wypaliło! Niski internet! Skrzydła latają! Oj! Luke! Nie, nie. Luke sobie uszkodził sobie skrzydło. Skrzydło, a ja prawie i w niego nie walnąłem nigdy. No to bo jedziemy. Ja pierdzielę. Ale bym tutaj szczerze zaatakował Luka, ale się boję. Luke ma urwane skrzydło, dobra. Polelezik poleciał, moja szansa! Teraz będzie atak na Luka, czy nie? Nawet nie udało mi się. Ale kurde, Luke ma problemy z przednim skrzydłem, ale kurde. Bym go ci powiem, co tutaj zaatakował, ale za bardzo nie chcę ryzykować. Nie ma połowy skrzydła, mi się wydaje. Właśnie widzimy jakieś kawałki przedniego skrzydła na... Oj, Luke prawie wylądował w bandzie. Ja też prawie właśnie... zrobiłem. Słuchaj, ja widziałem jakieś właśnie kawałki skrzydła i tu właśnie nie tylko z samochodu Luka, jest jakieś dwa kawałki. Właśnie, Luke pituje. Jest Karczewski w boksie. Luke to samo. Aj, no to powiem ci, że ten wyścig, już mieliśmy... Ty musisz tak dużo gadać. Muszę. Każdy się skupia na pierwszym zakręcie, a ty oj, tutaj wszyscy... No zajebiście. Ja sobie na luzie jadę, ja sobie mogę gadać podczas tej jazdy. Ja już mam zepsute skrzydło. Nie, przeze mnie, tylko przez Kaczkę, bo mnie wyprzedził i musiałem dohamować, a ty byłeś za mną. Polonezika TP, ja się za nim boję jechać, nie? Słuchaj. Tak mi kiedyś stepało rywala przede mną, że wylądował we mnie i my skrzydło. Panadesz! No faktycznie, kropi! Co to jest? Czekajcie, sprawdzę Jeffa. Prognoza... Gdzie jest prognoza pogody? Tutaj. Tu jest deszcz!
przewidujemy za 9. Pojedziesz. Przewidujemy za 9 okrążeń zjazd na opony intermediu. Jezus Marian! Dobra, to zaraz tak ten błędę. Czemu ja nie wyjechałem na tych szostach? Czemu ja ale nie cóż? Ja myślałem, że to koło 10 kółka będzie lało. A ja myślałem, że gdzieś uderzył mi kaki. A ja myślałem, że to dziś będzie, nie wiem, 20 okrążenie. Ja koło 12 myślałem, ale nie kurka, trzecie, już tutaj kropi deszcz. Jeff mówi, że zaczęli mieć okrążenie dzięki mojej specjalnej. Oj, Kakir! Kakir wystrzelił! Co za dramat tego młodego zawodnika z Tajlandii! Ja się już ślizgam, lol. Jeszcze nie, ale jest źle. It's your choice as to whether you want to fit the wets next time you come. Jest źle. Ty, ten ja już się zacząłem... na długo, bynajmniej. Ty, ja już się zacząłem lekko ślizgać. Według mnie wcześniej... Ten jest, ale nie na długo. Tak. Ale nie, według mnie w trzecim sektorze jest bardzo dużo tego deszczu. Jest teraz mocniejszy deszcz. Ja myślałem, że koło 12 kółka będzie padało, ale nie na trzecim. Ja też właśnie, dlatego wziąłem medy. A to piję pole na zika chyba teraz. Urwałem skrzydło. Ale dobra, nic się nie dzieje, będzie to jest atak? Tylko żółty nam. Będzie atak. Jest, będzie podać deszcz. Jak ja bardzo lubię Singapur deszcz. Jeff, co mi gada Jeff? Uważaj na warunki. Przewidujemy zjazd w przeciągu 3 okrążeń do opony intermediate. Softy! Nie! Lordzik, jak nie wyprzedzę tego Darkovena, za chwilę to ci oddam pozycję, bo będzie jesteś szybszy, ja mam skupiony skrzydło. Wiesz co, mnie Polonezik blokuje poza torem pozycją, zresztą nie mam tego nagranego, nie? Ale daj mi spróbować jeszcze. Ten wyścig po prostu... Jok mi, jak... Bon. Puszczam was. Dobra, Lordzik, ja cię puszczam cię tutaj teraz. No uwaga! Zjeżdżam ci na lewo. Dobra, widzę. Dobra, wracaj. Skrzydło? Nie! Gdzie wyjedzie tylko w koło w tym zakręcie? Ja pierdzielę! Co się dzieje? Co to jest za wyścig? To jest jakiś zawyścig porobany! Ale szemocie! Zjeżdża po intery, wariat! Co on robi? Kto? Co się stało? Co się... Po intery wariat zjechał! On się prawie do boksu nie zmieścił! Ale źródło z nieba w tym momencie na Jasmarina! Powiem ci tak, w tym wyścigu się będzie miałem wszystkiego, ale to, że będzie padać tak szybko... Kurde, skrzydło znowu urwałem! Dawaj go, Lordzik! Najfajniejsze, najtrudniejsze warunki możliwe! Powiem ci tak! Wierzę w ciebie, Lordzik! Jak ja sobie kurde skrzydło uwaliłem! On nie jest, jak mi się wydaje, czystym kierowcą, żeby... O, dobra, wybrałem się z nim. Do hamowania mi już nie wchodzą powoli. Jeff mi już proponuje, kurde, jak ja sobie skrzydło uwaliłem. Jeff mi już proponuje intery. Polonezik wziął intery, co za wariat. Nie, ja teraz nie zjadę, ja mam pomarańczowe przednie skrzydło, nie mam opcji, na teraz nie. Czy postaram te medy jak najlepiej wykorzystać? Muszę jeszcze jechać, to nie są jeszcze warunki na internet, to jeszcze nie jest mokre. No a ja mam pomarańczowe przednie skrzydło i co ja mam robić? No jak to co? Chyba czekasz na aż będzie zjazd, nie? No chyba, że chcesz darmowy pit stop, o którym się oddać. Ale człowieku... Ty, powiem ci, że z tym zniszczonym... Ej, z tym pomarańczowym przednie skrzydłem tak się wcale nie jedzie. No, ja tam mam tak samo i też się wcale tak się nie jedzie. Ja już mi już powoli nie mogę się na zakrętach. Kaczka, jak ty nie ten zakręt. To jest źle. Ale co robimy? Ja... O, ale już przestrzeliłem. Powstaje pytanie, co ja robię? Bo ja mam czerwone... Ja mam pomarańcz... O, już żółta flaga gdzieś tam z tyłu. Dwie złote flagi nawet. Chyba Polonezik na Quintana wyspinował. Czy będzie samochód... Nie będzie samochodu bezpieczeństwa. Jakby wjechał samochód bezpieczeństwa, to byłoby... O, nie ma jeszcze DNF-ów. Wszyscy jeszcze jadą. Masakra. Masakra to wyścig.
A mam go lorem. Na Interak się nie da jechać. Nie wiem dlaczego. Nie, no kurde! Co ja, ale ja, co ja mam teraz robić? Ja jedę z czerwonym czy nic z pomarańczowym, ale z takim ciemnym. Ale tak naprawdę czas teraz działa na kozuć osób na medach w tym momencie, wiesz? Powiem ci szczerze. Gdybym tylko sobie skrzydła nie uwalił. Czas jest na kozuć osób na medach, bo my mamy. Bo te stopy się zużywają, więc teraz jest ktoś. Polecam wam hamować wcześniej niż punkt, bo już ja nie wyrabiam czasami. Ja też już nie wyrabiam. Ten Inter to jest jakiś żart. Przecież to, że Polonezik postanowił zjechać na Inter, to była dla mnie bardzo ciężka decyzja. Nie no, na prostej cię zarzuca na tych Interach, co za... No, tam Polonezik który zastrzała? Polonezik, ja się nie spodziewałem już... tak szybko tego deszczu, spodziewałem deszczu, ale nie tak szybko. Tak? Była pokazana jedna kropelka w połowie i całe rozkładanie pod koniec. Mam całe czerwone przy nich, bo nie wyrobię jak to się. Bo lepo Interu, bez sensu. Nie, banda! Mi się wydaje, to nie ma sensu jeszcze zjeżdżać, mi się wydaje, bo to jest zalewkie. To może się zaraz skończyć, mi się wydaje. Równo za pogody. Lekko popada przez 20 minut! Może trochę dłużej, czyli mi się wydaje, że jak będzie tak, to się nie opłaca na Interę. Dobra, jak... to ja na to na co ja mam zjeżdżać szybko? No ale stary, jak Darko bym ci powiedział, że do dupy się jeździ na Interach. Nie, w ogóle się nie da jeździć, słuchajcie. 40 sekund straty dobra. Na kółku. Dobra, biorę znowu medy. Biorę drugi raz medy. Nie mam softów. Nie mam od skrzydła. Intery? Czemu Intery? Nie uwaliłem sobie skrzydło. Założyłeś Intery? Czemu wziąłeś Intery? Matoły z Jeffa. A wiesz co mi powiedzieli? I jeszcze lekko popada? Przez 20 minut. Przez co najmniej 20 minut. Clover, brawo. Check your MFD. No, dobra, ja wyjechałem drugi raz na Intera. Boże, wyjechałem na medach. Nie, Clover! Karczewski się... Rodził się. Clover! Według mnie to była Polonezik także ojej. Okay, slow down. Nie no, pewnie jest wyścig. Clover, jak się na tych Interach jedzie? Ale zapytaliśmy, w deszczu jedzie w ulewem, piszę. Zapytaliśmy, będzie ulewa. Ja ci powiem. Dobra, że tylko nie dosyć Jeffu, słuchajcie, Jeff. Nie stam pojazdu, tylko prognoza pogody ma tole pieprzone. I mówi, że będzie za 15 minut ulewa. Teraz sprawdzę. Jeśli ma być ulewa, no to według mnie, Clover, jesteś w dobrej sytuacji. O dobra, wiecie, tylko co opuścił tory, ale raczej jeszcze popytam. 15 minut deszcz będzie w ulewie, nie właśnie to zadziałało się. Na ostatnich zakręt tak nie da się jechać na topach. Tak, rzucam nam strasznie. Na Interach nie jest lepiej. Masakra. Na Interach nie jest lepiej. Kurde, przestrzeliłem ten, przestrzeliłem ten. Nie, na Interach to w ogóle się nie da jechać. Nie da. Ale jest coraz lepiej, powiem szczerze. Tak, myślisz, że rodzice, ja bym nie boksował jeszcze. Bo mówią, że się nie da jechać na Interach, no to... O kurde. Nie, tutaj teraz przyszedłem, Franek dostał DS-ku. Ale tak na lobbyjsku. No, dokładnie. To co my dzisiaj? Intery? Na medach aktualnie, więc... Ej, ja coś odwaliłem tam na pierwszym kółku, bo... Nie wiem, czy Polonezik jest tutaj? No. Idę, Lordzik. No cię mogę wrzucić na gdzie mogę. Widzimy się, jak ja przestrzeliłem ten zakręt, Polonezik. Ale jest wyłączony. Nie wiem, czy kto wyjdzie pierwszy, a kto drugi. A chodzi tylko o ten zakręt, czy... DRS-u nie ma. Dobra, box. Intery. Chodzi o ten zakręt, Bawet? Tak. Dobra, bo myślałem, że nie wiem, wjechałem. Clover, czemu ty jesteś duchem? Jak to jestem duchem? Nie, jesteś ty. To spojrzałem.
Wiedzy się wydarzyło? Akcje to i tak się kręcie. Czemu ja nie zjechałem na poprzednim okrążeniu na intery, kurde, jaki błąd. Ale dobra, cóż. Lordzik, jesteśmy w tym samym teamie, przecież nie zblokujesz jak zjedziesz. Ja też. Co ty mówisz? Nie jesteście w tym samym teamie, nie zblokujecie się. Jesteśmy, widzę przecież, że mama takie same malowanie. No ale... Aha! A dobra, nieważne, nieważne. Tak, to, są bolidy do gry wieloosobowej. Jak i Discoverem też razem dykaliśmy, też jakoś tutaj czuł. Darkoven mnie wyprzedził. Duch Darkovena. A gdzie ty jesteś, AMG? Duch Darkovena mnie wyprzedził, no ja zjeżdżam do boku teraz. A ten tor to jest żart. Dobra. W deszczu szczególnie. No, tak. Szczerze, a mamy takiego ja lubię... fakta, że wtedy zawsze jest deszcz. Team Master 2, ale to na nic się zdało. Nie, widzicie, ja bardzo lubię na Singapurze? No. Wyścig, ja bardzo lubię Singapurze, wyścig, ale na wetach. Ja tam jestem szybko. Na wetach jest okej, okay, w 20 jest okej. Okay. Nie, w 19. Sezon temu byłem bardzo szybki na paczkach teraz, w Ralfie, to mieliśmy wyścig właśnie bardzo mokry na Singapurze i było okej, w 20. Powiem tak, tym, że postanowiłem zrobić głupą decyzję i zjechać znowu na medy, popatrzyłem sobie cały wyścig, bo w tym momencie byłbym przed Kakirem. Nawet mi tam... Nerdzio zjechał właśnie po intery. Ktoś został na torze chyba. Kurde, ale mi szkoda mojego teammate'a, bo on za coś tam dostał DS-ku. Bruch. Pisało, że się wycofał z test. Serio? No. A on dostał DS-ku z tego, co mi powiedział. A za co? Nie wiem. Bo ja z nim gadałem, ale później przestał się odzywać, bo był zdenerwowany. Kurde, cały czas mi pokazuje, że mam do boksu zjechać. Kto prowadzi? Nie wiem. Kaczka jeszcze jak? Lordzik prowadzi. Tak. Kaczka jest jaj. A wy jesteście już na interach? Tak, wszyscy zobaczą. Ja w niektórych zakrętach to driftem jadę, nie wiem. No ja też właśnie. Ja jadę w trzecim sektorze driftem ciągle. To za łety na końcówce jeszcze. No to ale nie kurde. Wiesz jak ja Clover żałuję, że nie zjechałem z powrotem na... Bo ja jeśli miałem czy to jeden pit stop na właśnie medy. Czemu ja wtedy... Wtedy byłbym... A nie, też byłbym dziewiąty. Ej, Clover, kiedy jechaliśmy tam obok siebie, to ja ci coś ułamałem lub coś? Na szczęście nie. Dobra, bo ja myślałem, że coś ci ułamałem i będzie później skina. To po to, co ale jak to wyglądało? Lecę, patrzę się, że o kurde. Nie no, co za jazda. Ojej, Darkwing. To już jest według mnie dać jej po wyścigu. Musisz lecić teraz na... Kaczka poleciał! Kaczka na poboczu. Ej, kto prowadzi w generalce, bo jest tu nowy? Nerdzio. Nerdzio i jeden punkt przed AMG, potem jest Dark Owen i ja, Clover. Znając AMG, to się zdziwiłem, że w kwarach był tak blisko. Właśnie tak. Bo ma setup na deszcz. Nie mam setupa na deszcz. Jak to nie? Pewnie, że nie. Jezu, jak mi nam rzuca. Tak, teraz, tak szczerze, to teraz nie mam setupa na deszcz. Aha, okay. Ale ja byłem... Myślałem, że setup wziąłeś, wiesz, na deszcz i dlatego tak. Będzie safety car? Proszę, by był już znaczy, nie. Bo wiecie co? A, podwójna żółta flaga. Coś się jeszcze stało. Kurde, babet, cicho być na chwilę. Bo te przyciski, które miałem, żeby patrzeć do tyłu na torze, to były strzałki, ale na klawiaturze numerycznej, nie? Ja to znowu ustawiłem, gdy patrzałem do tyłu, to samochód skręcał mi w te miejsca. Czyli jak skręcałem w lewo, to kamera patrzyła mi w lewo. Ja to musiałem zmienić, przez to pierwsze 3-4 zakręty przejechał za mnie bok. Ja miałem tak, że nie miałem jak RS ustawiać, bo mi C2 przeskakiwało w tym panelu. Wracamy do ścigania. Dobra. Ej, powiedz wam coś śmiesznego? Ja tak, według mnie trzeci sektor, to jest jeszcze sektor na medy, według mnie. To zjeżdżaj. Tak, no, tylko... Ale nie, na serio. I tak strasznie właśnie w trzecim sektorze ślizga. Bardzo warunki... O, to jest flaga gdzieś i to jest jakiś co to jest? Tam jest rzeźnia z tyłu. Ktoś został. I ja sobie powoli jadę. Aha, kaczka, dobra, teraz nie. I pokazywał przed chwilę, że Jezus, bym sobie znowu skrzydło urwał.
ale poleciałem, dobra. W tym momencie wynik wygląda następująco, że mam jeden punkt. Więc no, nie wiem. Ja w dobiucie na razie mam P5, więc kozak. Ósemka czy szóstka punktuje dzisiaj? Ósemka. Ej, kto jest dziesiąty? Kaczka. No właśnie. Co? Oj, żółta flaga, znowu żółta flaga. Kto to jest? Jest ktoś. To ja. Nie, nikt według mnie się raczej... Nie, kto to jest? Ja, Polonas. Bo przestrzeliłem im nam rzucę. Może ci się przygrzały opony. No. Kurde, gdybym sobie skrzydła nie uchodził, bo bym zabyłbym przed tym, byłbym przed nerdziem po stopie. A gdybym ja nie założył... Ulewam na 10 minut. Dobra. Okej, Jeff. Przyszykujcie mi tam w garażu łety. Ja zjeżdżam na łety, bo ja już nie mogę. Teraz zjeżdżasz na łety? No, dobra, może. No mi, powiem tak, mnie tylko strasznie przeciw sektorze rzuca. Nie wszędzie rzucę. No to zjeżdżaj na... 40% na opole. Jezus, no nie wiem. Ojejku, żółta flaka i to jest... To ja, znowu ten sam zakręt. Wygrał poprzedni wyścig, to dramat tego młodego zawodnika. No. Dobra, ja idę na ryzyko. Łety? Tak. Jakie debile mi na medę zmieniły? Co się stało? Ja to właśnie widzę teraz. Ja nie mogę. Ej, ale ja spróbuję na tych medach. Jak nam rzuciło? Jak nam rzuciło? Czekaj, to jest spokojnie przed ten zakręt. Mnie już chyba trzeci raz rzuciło tak, że poleciałem driftem pierwszy zakręt. Poleciałem teraz driftem ostatni sektorze, tu są bandy obok ciebie. Nie słuchaj, wy nie w ostatnim sektorze wszędzie rzuca. Polonezik! Jak zawsze przy połowie. Nie dość, że w CFL-u to co odwalałem, to było niepojęte. To jeszcze tutaj. Nie słuchaj, Polonezik, tak ci mówię. Ja tak zawsze robię, ale nie wiem, czy to jest dobrze. Zawsze okrążenie przed listowym sprawdzam, jakie mam te opony wydają mechanicy. I potem w trzecim sektorze jeszcze sprawdzam, a potem w boksie się jeszcze upewnię. O Jezu, i urwałem skrzydło. Siemano. Kto by się spodziewał? No. No na meta. No tak. Nie, ja chyba na łety zjeżdżam, bo to nie ma sensu. Ale idzie. Ej, Darkoven, ile do mnie tracisz? Poczekaj. Jeszcze nie wiem. Mieć pewny dopiero zjazd. Wyjeżdżam z pit stopu. No dobra. Aha, no to zaraz ci powiem, jak dostanę czasu. Ja jestem chyba w końcówce drugiego sektora. Skorupa się rozwalił. Przed nawrotem. Ostatni chyba. A tak. Bo go dublowałem. A skorupa... No, 52 sekundy mam do ciebie, także spokojnie. Oj, Darkowe małeś tutaj po wyścigu. Powiem tak. Wiem, że warunki są okropne, ale nie zbiera się woda, stajemy na interach, nie? To wypadł. Skorupa. No to skrzydło leży. Nie no, na łetach też się nie da jechać, kurde. Nie da się? Nie. To jest lodowisko. O, Karczewski opuścił sesję. Który był Karczewski? On, raczej nie, on już nie jechał. On oglądał. No, ale był, wiem, że w kwalifikacjach był pierwszy. Tak, on zdobył przecież pole position, to był bardzo ładny wynik. Tak. Nawet przestrzeliłem zakręt. Zaciłem do nerdzie mógł czasu. Nie być, że nasz już był dobry, to jeszcze mamy dobrego esportowca. Przeszarżowałem. No, powiem tak. Mnie rzuca tak. W pierwszym zakręcie i w tych sektach zakrętów wiesz, takie ciasne. I tam się skręca... Łety się za bardzo przegrzewają. Nie ma szans na łety na razie. Temperatura za wysoka po prostu. Dobra, ja na Inter zjeżdżam. Póki nie ma strasznej wody, to tam nie ma te są. Dobra, przepuszczam, dawajcie. To tam jeszcze? Ja jeszcze. Ojejku, ale to by się mogło... Dawaj. Ale byś to mogło zanieść bez końca. Proszę, dajcie mi safety cara. Ale jestem zły, że Karczewskiego wywaliło, że ma od desku. Ojej. Dajcie mi safety cara, proszę.
Ty, no to jest niemożliwe! Mną tak nagle zaczyna rzucać. Kto tam żółta flagę spowodował? Nie wiem właśnie. Ja puszczałem dwóch. Tak? No, tak, no po prostu rzuca, że to jest jakiś konkretny. Myślałem, dobrze, że ktoś się rozwalił. Dobrze, że w Singapurze są miejsca, gdzie no, można. Jak przestrzelisz, no to możesz tam wiesz, w tą dziurę wleć. Że taka mnie uratowała teraz przed skończeniem wyścigu. No mnie też. A mnie uratował na końcu Polonezie, to widział, co nie? Dajcie mi safety cara. Tak. No to mnie też właśnie uratowała dziura. Kurde, czuję, że nie będzie punktów. Jestem ósmy na razie, ale czuję, że spadnę. Ale punktuję to pośle. No wiem, słyszałem. Jeżeli proponuję pit stop na łety na 23 kółku. Ale ty, jak na. Ale poleciałem na wyjeździe na prostą, kurde, na ostatni poleciałem. A ktoś jest w boksie. Ja jestem. Po raz enty w dzisiaj. Chyba piąty albo szósty, jak nie siódmy. Dobra. Ej, ja czwarte okrążenie z rzędu driftuję w pierwszym zakręcie tak, że lecę bokiem i robię kontrę. Lupa. O Jezu. Powiem tak, ten wyścig jest bardzo pokręcony. No, ale restart sesji. Ale nie, szczerze, kiedy byłyby ciężkie takie wyścigi, to byłoby ciekawiej. No tak. To jest łyżwiarstwo. A mi się ciężko tak na klawiaturze w takich wyścigach. A ja dzisiaj też właśnie nie chcę na klawiaturze, bo kierownicy nie mam. A ja zawsze na klawiaturze, od F1 SL do CFL, aż po tutaj. A wiesz co ja? Na klawiaturze według mnie byłbym szybszy, niż bym jechał na kierownicy w deszczu. Kurde, jak on strasznie rzuca w tych... Wiecie, gdzie jest ten zakręt w lewo i takie bardzo ciasne, no mostek. To tam jest taki nawrót, jak ja tam właśnie, tutaj ja lecę tam takim driftem, taki właśnie jak teraz. Tak, a później prosta, i później jest to dohamowanie, to ty tam przestrzeliłeś i ja tam 8 razy już przestrzeliłem. Siema Darkowen. No siemano, słuchaj. Dobrze, że jesteś duchem, mogę cię przebić. Ale będzie walka, coś czuję. Gdyby był safety car, to by było ciekawiej. Ja łyżwiarstwa tak jeszcze nie trenowałem. Kiedy byłby safety car, to byś mógł polecić, kto do nas nie dojechać. Szczerze, ile do ciebie sekund trasa, bo nie wiem. Tracisz do mnie minutę. No. 5 sekund. To byś raczej nie zdołał dojechać. Ło, ale poleciałem teraz. Nie pamiętam, jak raz jechałem 10 osób z kolegami. Atakuje mnie! Pastor Maldonado! Pastor Maldonado i Hamilton 2012 Valencia. Pastor Maldonado. Maradondo. Zaraz ty takim driftem znajdę. 5 minut. Darkoven, ej, tak nie wolno. No sorry, no przepraszam, ale... Spokojnie, Darkoven. Kurde, fajna liga, dużo się dzieje. Spokojnie, Darkoven, ja tak poleciałem na 4 okrążenia 4 razy. Wszystkie wyścigi w tym sezonie były dosyć nudne, więc to jest tak nie odskoczne. No nie. No, powiem, że teraz oj, ta flaga. Kto to jest? We're not racing the car behind. Let them pass when you can. Dobra, jak już kierowca duplujący jest ode mnie szybszy, o to się naprawdę... Nie! To jest ten! Ty tu jesteś Darko N. Stefan Ocon, ja to jestem Max Verstappen. Nie lubię go mieć z tyłu. Chodź tutaj. Pokażemy ci... Ej, mam nowe pytanie. Pokażemy ci, co to znaczy Viva France. Mam pytanie, bo kliknąłem to gówno odmianę strategii i to mam przez pół minuty. Da się to jakoś szybko wyłączyć, czy nie? Kurde, Karczyński do mnie napisał, że ten... Z czyną waliłem. Ale jest tylko żółte. Że go trochę poniosło i dlatego dostał DSQ, czy tam odpadł. A ja uwaliłem skrzydło i teraz jestem na jeszcze bardziej. Nie, panowie, jest połowa wyścigu, dopiero trzeba się dojechać już 2 godziny, nie? No. Ostatnio jechałem w 20 w Ralfie, ten Singapur w pełnym deszczu, to była masakra. Wyścig trwał chyba 1,5 godziny, a wszyscy się porozjeżdżali i się czułem jak na time trialu. Ja teraz też tak się czuję, 20 sekund do Nercia i 36 do Kahira, nie? To powiedz, to Darkoven do mnie traci minutę, wraca minutę do Bobeta.
minuta przewagi nad pochodzeniem. To ja mam 40 sekund straty do ruchu. Nie no, kolejna kara. Skorupa, wy się wywal. Mogę dbać się drugi raz dubluje. Potrzebujemy safety cara i to pilnie. No, safety car by dawał jakieś emocje. Tak jak ja ten w Brazylii chciałem zrobić safety cara, bo mnie o to poprosili i zrobiłem wirtuala. A to jest tak 2008 i Piket się rozwala, nie ma safety. Dziewiąty. 2009. W ósmym. Afera singapurska była w 2009. W ósmym. Ósmym tu chodzie. Ósmym? Afera Crashgate. Jak karę? 3. Ja mam najwięcej pewnie. Ja mam 0. Jestem czysty kierowca Polonezik. Nordzik, bo Nerdzik to jest dosyć blisko, więc... Zrozbijcie się, będzie safety car. Kto prowadzisz? Kto prowadzi tak szybko? Nordzik. A to jest Nordzik. Jego teammate. A kto jest Q3? Nerdzio. A to jest Ford? I don't know. Ten wycik to jest walka ze samym sobą, żebym tu nie zasnąć. Dobry trening. No. Ja 19 nigdy nie jeżdżę, jedynie z Karczewskim, bo on 20 nie ma. No Jeff, kiedy ta ulewa? Jak to już lepiej? Jeff mi mówi, że za 5 minut ulewa. Czyli tak jak Mercedes albo Ferrari, mówią, że za 5 minut w ogóle nie będzie ulewy. I przestanie padać pewnie. Tak. A mi mówi, no, Czaj, że 5 minut temu powiedział, że ulewa za 5 minut, nie? Według mnie minął na pewno 5 minut. Za 15 minut, żeby był większy zapas. Niego trzeba brać 20 lat poprawki, jak w Ferrari, nie? Kurde, proszę, żeby... Jak pada w pierwszym sektorze, zobaczcie sobie, jak już ostro leje. No, ja jechałem pierwszy sektor, to mnie już wtedy zaczął rzucać. Kto mnie tam zaraz będzie dublować? Trzeci mocno leje. Kto mnie zaraz będzie dublować? Chyba Lordzik. Lordzik, a kto jest za nim? Ja. Ej, kto już ryzykuje bez jechać? Jedę wtedy... W pierwszym potwornie leje. No właśnie mówiłem, w drugim tak samo już zaczyna ostro lać. Nie, dobra, już to za dobra, jedźcie. To jest chyba najgorszy wyścig, jaki jechałem w 19. 15 minut lewy przed nami. Wiecie, co jest najlepsze? Dawno nie widziałem takiej sytuacji. Nie, nie wyprzedzi Nerdzio. Ale Nerdzio, tutaj macie otak. Panowie, ulewa się zaczęła. Ale kolizja między nimi. Nerdzio chyba sobie skrzydło uszkodził. Ojej. No bo tam chyba coś pojechało. To jest brawa tego młodego zawodnika. Chińczyka z Tajami, urodnego Moczkiczu czy coś, nie wiem. To jest dramat tego kierowcy. Nie, no bo wiecie co było dobre? Pierwszy raz chyba w wyścigu tutaj, pierwsza trójka jedzie w 2 sekundach, czy tam mniej niż 2 sekundach. A ja jestem tak daleko, nie? I czekaj, masz się ktoś rozwalić z przodu, bo nie mam tempa. No, zaraz ty mi chyba dublować będziesz. I walczę z bolidem. No ja to... Nie, ja tu ich szczerze chcę dojechać do mety, no bo w tym momencie... Ja chyba zostaję na tych interach, szczerze. Ale już ulewa się zaczyna, poczekajmy, zobaczymy, może ulewa będzie. Ja mam już 34% życia. No to już, ale nie wiecie, to byłoby ciekawe? Tak w końcówce przestaje padać i ci, którzy, nie wiem, i teraz takie intery czy łapy, to byłoby dobre. No. Za 15 minut coś ulewa. Na razie dwa miejsca są tylko na łebie. Jak już leje, słuchajcie, jak już leje w tym pierwszym sektorze. Jakby to ślizga. Nie ślizga, ale jakoś daje radę. Nie ślizga, to znowu poleciałem driftem w pierwszym zakręcie, ale to nic nowego. Są 40% na interach. Ja mam 31, a zjechałem później. Nie, my na tym samym zjechaliśmy. To samo. Kurde, gdyby ta ulewa była w 20, to bym jakoś tak nie płakał, ale tu hamowanie w 19 jest fatalne według mnie. Tak, też się zgadzam. No.
Masz no ale w 15 słyszałem, że jest najgorsze, no, ale nie powiem, bo 15 nie mam. Jeszcze 15 minut, ale nie ja teraz nawalam w 12, powiem, że w 12 się jeździ najłatwiej na deszczu. Ja w 12 mam, ale nie gram. Ja najczęściej gram teraz, nie licząc CS, to F1 2K20. Mogę coś oj, jeszcze... ale rzęby spinował. Spinalo, mate. Halo, słyszycie mnie, czy nie? Tak, słyszymy. 15 minut ulewy, a potem lekki deszcz mi pojedzie. Czyli to jest ulewa już. To jest już ulewa. No, wiemy. Jest coraz gorzej. Czy ekran dalej jest bez... Kurde, ale tu są emocje, Jezu. Tak, ale żem ładnie poleciał, powiem wam. Nie rozbal się. Dorkowen, ile do mnie tracisz? Nie, 47 nie miałem, jak patrzyłem ostatnio. A dobra. Nie bo patrzę, że ktoś siedzi mi na dubsko, to pewnie będzie dublowanko. Nie, to było takie coś, że poleciałem i to się skończyło tym razem tak, że obróciłem się o 320. Dobra, Cahir mnie dobluje. Ej, słuchajcie. Ja mam wrażenie, że ten wyścig trwa wieczność, nie? No. Ej, słuchajcie, stanąłem w bandzie tak blisko, takie Carlos Sainz w tym, w Niemczech 2019 i to jego 360 stopni. No wie, nie wiecie, które. O, mam 3 sekundy i urwałem skrzydło, pięknie. Dobra, zjeżdżam. Teraz 7% na literach, to jest źle. Teraz pit stop. Ja próbuję tarałety. Jaki spada! Słuchajcie! Według mnie, ja bym już żywo się ryzykował. Pierwszy sektor, to się tutaj tak ślizgam. Ale to co, to te łety mówisz? No, mów trochę ciszej, bo cię emocje poniosły. Kogo? Bawetę. Dobra, zjedź na te łety, no bo według mnie, no to... To mi śmierdzi, powiem ci, tymi łetami. No bo pierwszy sektor, u mnie się już nie da jechać. Trzeci sektor da się jechać jak najbardziej, jestem zniszczony z krzywdą, ale jest ciężko. Pierwszy sektor jest najgorszy. Tak źle jak w pierwszym. Kurde, szkoda, że to nie jest Belgia, bo by w jednym sektorze padało, a w drugim nie. Słonecznie obok. Tak. A w trzecim byłby remont. No. Ej, wiecie co mi powiedział Des? Jeff? Deszcz? W końcówce wiesz, czego przewidujemy opony miękkie. No i słusznie ci powiedziałem, bo każdemu tak mówi. Przynieśle. Znaczy nie, na sam koniec wyścigu już ma nie ma padać, może się wysuszy. Może. I kto no będzie ja takim wariatem i zjedzie na sniki, nie? No ja mam zielone, nie zielone, proszę co ja gadam. Ja mam pomarańczowe przyniósł sobie. Znaczy, takie... Nie takie zwykłe, żółte uszkodzenie, tylko takie... Bo leży, jak łety? Poczekaj, jadę teraz dopiero pierwszy zakręt i za ci powiem. Na pewno mnie rzuca. Na razie tak mi się wydaje przynajmniej. Powiedz mi szybko, czy to już są łety, no bo... bo ja tutaj tracę tak... Nad polonezikiem zyskuje 3 sekundy na okrążenie, a nad dotkiem tracę 3 sekundy. No. Dobra, to jeszcze przejadę z 3 zakręty i ci powiem. Tak samo jest. Ale trochę lepiej, troszeczkę. O, kto jest przede mną, bo ktoś tutaj jechał, chyba to... Kto jest jeszcze na łetach oprócz tego? Na łetach? Wiertarki, kto jest jeszcze? Wiertarka robi wrrr. Nie wiem, dostałem ostrzeżenie za przekroczenie... Dobra, cio. Ej, kto jedzie przede mną? No, uwaga! Spinała. Oto skorupa! Ej, skorupa jest sania, on jest dublowany. Jezu, ja teraz nie mam jak wycofać. Ty tego deszczu nie widzisz alkoholików w publi? Kto? No Jeff! Jezu, mam do babeta półtorej minuty. Darkoven już mnie wyprzedził, Jezu. No to jednak łety się nie opłacają. Ej, ale Darkoven, ty zjeżdżasz? Nie, jeszcze nie. Dobra, bo mnie zarzuciło i czekam, aż zjedziesz. Ale to nie ja, ja już dawno jestem z przodu. Przy tym pierwszym spinie cię wyprzedziłem. To ktoś inny teraz.
Będzie to wyglądać ciekawie u mnie, ponieważ ja tak, tracę w cholerę czasu, ale chcę to trzymać, ale jak mam na tym to kończę sobie ścigu. Kto jest przede mną? Kto się znowu przede mną? Dobra, no to punktów chyba nie będzie. Ajej. Oto kolonizm. No, jeszcze będę musiał zjechać. Wiecie co? Wiecie co wam powiem? Polonecik, obróć się i zobacz, jakie mam piękne skrzydło. Obróć się i zobacz, jakie mam piękne skrzydło. Nie, dzięki. Darkowan, czy ten jest skorupa? Ale ty się ślizgasz, powiem ci. No. To się ciężko kontroluje. No ładnie leci. Uwaga, ekipa, bo czwarte miejsce poleciał. Żyjesz? Żyję, nie walnę w bandę. Nie umarł jeszcze. Ej, wiecie co było dobre? Że kiedy by przy dublowaniu nie było duchów, to bym je skasował. Pawecie, aż doganiam cię już powoli. No wiesz, gdyby przy dublowaniu duchów, gdyby nie było duchów, to pewnie by się też tak nie zachowywał, nie? No to akurat nie powinno być duchów. Ale no wie, bo to się specjalnie zablokuje, albo tak, powinno być, bo na multiplayer, jak na przykład ktoś wypchnie przypadkiem kogoś na torze i on sobie uszkodzi przez to skrzydło, to niektórzy czekają całe okrążenie, żeby po prostu rozwalić kogoś. Zuteren, no. W pierwszym sektorze nawet na tych łotach się nie da zakrętu przejechać, od razu spina robisz. A ja nie albo mam przegrzane, no mam przegrzane. A ja nie jestem w stanie na interach detektywnego teraz szybko. One się przegrzewają tutaj. No. Łos, szczególnie prawie, tylnie prawie i to jest spin. Problem. Bawet, ej, Clover, ty mnie zaraz dublować będziesz? Tak. Daj DRS! Nie, ci, że... nie dam rady. Ej, powiedzieć wam prawdę? Ja się występuję chyba. We FN 2012 roku mi się tak zblokowała gra, że miałem przez deszczowy wyścig DRS na, i mogłem go sobie korzystać kiedy chciałem. 12 jest problem. Ale nie no, FN 2012, FN 2015, no to są takie, no... Tam się powiem ci, że o wiele więcej dzieje. Na przykład, tutaj, by nie było takiej sytuacji, że jest warto koło i bot wypycha bota na trawę. A tam jest taka sytuacja. Tak, na metrę, gdzie... no na pewno, Jeff. Najgorsze F1 na razie, w które grałem, to albo 11 na PS3, albo 14 na kompie. Nie, według mnie jeździłem 11 na Xboxie, no jeden i powiem ci, że 11 jest nawet przyjemna. Znaczy, według mnie ewidentnie najgorszą częścią F1 to jest F1 2015, chociaż kiedy chcesz jakieś ciekawe wyścigi mieć, to tylko tam graj. Bo tam boty się nawet w kwalifikacjach potrafią jechać koło w koło i się rozbić. No, a ja grałem w 14 i to jest tragedia według mnie. Mi powiedział, że nie, szczerze mi się w 14 na najwyższym poziomie legenda lepiej jeździ niż w 12. Według mnie poziom jest tam zbyt łatwy, bruch. Nie no, według mnie... Aha, dobra, Jeff mówi zaoszczędź paliwo. Nie, według mnie F1 2012 jest bardzo przyjemną grą, lecz jest pewien problem taki, że tam boty są za agresywne. Nie. Jeśli chcesz zobaczyć, co to jest agresywne boty, to ja rozciągnąłem jakąś podróbkę, jakieś asety dosłownie. Asety z... i tego, no taką grę FX Racer na Androida, to tam chopie boty i jedziesz sobie prosto na starcie, a one w ciebie walą ciągle. Ej, Jeff, ale nie stoi. Jakie masz życie? Czy te opony zaraz umrą, nie? Nie mam 70%. No moje też właśnie umrą. Ja mam 50%, a ile wy? Ja mam 60%. Ojoj, no to tutaj Clover ostro. Jeff mi intery proponuje, kiedy jestem na łetach. No fajnie, zarzuca na prostej, no to już jest elegancko. Na łetach? Na interach. No. Nie, ja wjeżdżam na tym okrążeniu. Nie ma opcji, bo mi... Już na tym mi się wydaje, że opona mi wybuchnie. Okej, jaki AMG bierzesz oponę? No intery. 5 sekund kary za to niby! Halo. Coś czuję, że nie dojadę tego okrążenia. Halo, słychać mnie? O, halo, tak, słychać się. O dobra, w końcu. No, ja... tak, kończąc wątek. F1 2012 według mnie jest najlepszą grą od Codemasters, ale jedyne co w tej grze brakuje, to właśnie tego, że boty są za agresywne. Bo są ewidentnie za agresywne. Tam na przykład
ale chociaż... Jezu, ja pisuję na prostej. Nie, ej, a ktoś tutaj grał w trzynastkę? Ja nie miałem. Ja bardzo bym chciał, bo trzynastkę była... F1? Tak, ja grałem. Lordik, daj ty klubę robić link, jak pobrać F1 2013. Jak cisza nastała? Ja grałem, mówię ci, halo. Halo. A, nie, bo musiało mi chyba neta wywalić przez jakiś czas, bo nic nie słyszałem. A matko święta! Słychać mnie? A, słychać. Tak. Bez koła byłbym. Matko, proszę, rozwaliście się i kolejna spinała. W pierwszym sektorze po wyjściu. Stoj! Ty poleciałeś pewnie prawym bokiem, tak? Chyba tak. No to ja tak samo leciałem, tylko że ja zawsze jakoś to potrafię. Stoj, ja bym przed chwilą nie miał koła, więc zajebiście. Opowiem no, to tylko to tak. Stop na metę, na literach śliwgam, nie? Czemu nie mógł być wyścig spokojny? Skomentuję to tylko tak. Przy wyjściu na prostą, no Tom z DRS-em, gdzie niestety nie ma DRS-u. To jest dramat skorupy. Poleciałem takim ostrym driftem, że to ja bym wleciał 200 na godzinę w bandę, to ja ci idealnie w lewe koło. Miopona zaraz walnie, ja wjeżdżam... Nie no, chyba drzew przedmiotkowo przeterminowano Rutino Scorbin, bo on mi proponuje intery. Przedawkował Rutino Scorbin. Co mówisz? Przeterminowany Rutino Scorbin. No mi proponował medy przed momentem. Mi medy proponuje. To jest taki śmieszny, aż mi bleczaki wypadają. Bo mi medy proponuje, nie? Mi też właśnie proponuje medy. A mi ale proponuje to. Inter. Jeffy! To są bardzo warunki na takie opony, co nie? Bardzo no, warunki to są warunki. No. Intery, no to ma Intery, nie widzę problemu, żeby założyć tak. Teraz Intery, nie? A Jeff do mnie tak. Tak, okej, warunki nie wyglądają dobrze, musimy zjechać w ciągu jednego okrążenia na łety. I mi już pokazuje łety. Lordzik, to ty się do mnie zbliżasz, czy nie? On ci chyba nie odpowie. A ty jesteś za nim, Angie? Nie. Darkowen, jedzie po jeden honorowy punkt. Nie wiem, ktoś za mną jedzie i nie wiem, czy mam uważać, czy jestem duchem dla nich. Raczej duchem. Jesteś duchem, a gdzie ty jesteś Darkowen? A dobra, gdzieś tam daleko przede mną. No zobacz jaką masz strachę do kierowcy za tobą i zobacz, czy ona jest duża, czy mała. Ale nie, to jest dubel, wiesz, ktoś mnie dubluje. Ej panowie, osoby. Tylko nie wiem, czy mam uważać i puszczać, czy jestem duchem i mogę jechać normalnie. To. Jak wam się jedzie? Mi się jedzie tak samo, a nawet trochę gorzej. No warunki są bardzo na interach. Kurde, to trzeba było zmienić na łety, bo mi się źle jedzie na tych interach teraz. Nie, właśnie nie polecam łetów, jeśli je trochę przegrzejesz, to później jest masakra, a łatwo je przegrzeć. Nie, wiesz jak łatwo przegrzać łety? Dwoma spinami. Ja tak przegrałem w 20. Ulewa przejdzie za 5 minut. Ulewa przejdzie za 5 minut. Zastąpi ją lekki deszczyk. Nie zjeżdżać na łety, bo to będzie samobójstwo. No, ja ta dojadę na interach, to do dobra, końca. Muszę puścić, bo zaraz dostanę karę. Lordzik. Zaraz walnie opona, się już boję. No i dalej Jeff mi proponuje łety. Ona serio chyba ten Rutino z Gorby mi przedawkowa. Oj Jeff, chyba musimy tam do ciebie podejść i przeszukać twoje szanse. Dobra, zjeżdżam na interę. No to zjeżdżaj. I powiedz Clover, jak się będzie jechać na interę. Jakby to powiedzieć, pewnie znajdzie fajne rzeczy w szafkach. Znajdziemy u Jeffa. O, ty stoi. To ja. Boże święta, moje serce! Jak mi rzuciło na prostej! Ej, Polonez rzucił mną na prostej tak samo jak tobą. No. Tylko ja dałem hamulec na maksa w dół, zacząłem blokować koła i ostro kręcić z kierownicą w prawo. Nie wyspinuję. Ej, Skorupa, słyszysz nas? Skorupa, pronto. Który ty jesteś, Clover? Czwarty. Bezpiecznie przed Kahirem, a to. Ej, no bo wygląda na to, że my że znowu nasze jedyne podium to będzie moje wabuda. No ładnie się rozwaliłem. Nie, według mnie, nie. Nie, a więc tak.
Według mnie tak, pierwszy do odpadnięcia jest Sheikahir. Drugi do odpadnięcia jest Clover. Jest... Kuba opuściła sesję gry, tyle było z naszego streamka. A ja pewnie myślałem, że jakiś... Poziombeki wyszedł poza skalę i stwierdził, nie, ja to wszystko, pierdolnie i wyszedł. No tak było pewnie. No bo tak nie ma co komentować do TFTS. Chłopie, ja powinienem komentować i jechać jednocześnie. Relacja prostostoru TVP. Tak. W dziupli siedzą jak Bero czy Kisoku w starych latach. Siedzą jak gnieździe z koło. Albo jak Weber za starych lat, gdzie siedział na drzewie i oglądał Grand Prix Australii. 1999. Pewnie to. Kurde, Luke, ktoś to łączył. Tyle mnie ej, skorpa. Pronto. Ej, powiem wam magię. Dlaczego zwaliło Kubasza? Strzelajcie. Nie wiem. Teraz go zwaliło. On sam nie wie dlaczego. Nagle okay. Był w grze, ściągł grę i do... Zjeżdżaj już, nerdy cię wyprzedzi. Skorupa, spinała and safety car. Do końca deszczu. Tak, stary, za 10 minut to wiesz, to będzie koniec wyścigu. No, ale nie będzie deszczu. Nie, no. Ja zjedę dopiero na Interie, jak się poprawią warunki, bo ja niestety mam takie doświadczenia, że Jeff gada głupoty. I nie chcę tutaj ryzykować żadnego, no, wiecie. Zjechał, to krążenie temu. Ej, a tutaj jest na tym serwerze jest kanał cytaty? Jest. O, no to chciałem poczytam sobie. Ale nie, mało tam jest. Nie. To możesz dać mój przedawkowany rutino skorbi. Spoko. Inter best tire, tak dobra, jasne. W tym momencie patrząc, że do końca zostało ileś tam okrążeń. 7. Minuta przewagi, no to według mnie mogę spokojnie na 4-5 stopy z rzędu zjechać, bo jakaś walka na koniec. No to zjeżdżaj, Bawet, pobawimy się trochę. Na co ty zjeżdżaj? Dobrze, Lordzik zjechał. Pobawimy się jak Kamuś z trzynastkami. Tylko będziesz, raczej wyjedziesz za nerdy, mi się wydaje. Dobra. Kurde, aha, nie miało tego mój przewidywany zjazd do boksu jest na 30 okrążeniu. Ja muszę pogrzebać w tej twojej szafeczce. Kanciapie. Lżej pada. Tak, boks. Na łety. O Jezu, kolejny spin. No ja tu taki bokiem, tak jak wcześniej na prostej, jak Bawet widział. Tak. No ja na prostej bym był reflektował, tylko że hamulec do dechy, około ostrych bokowych, gdzie nie musiałem prędkość i... Dobra, ja zjeżdżam na Intery. I ja też właśnie to robię. O Jezu, kolejny spin i walnąłem tylnym kołem. Witam. Siemanko. Siemanko, który jest? Jestem duchem, czy nie? No, zaraz wejdziesz. Dobrze, no to... Jesteś. To nie przejmuj się mną. Dobra. To siema, Polonezik. No, siema. Ja jestem ósmy dopiero. Tyle spinów. O, chyba się z 8 razy byłem w boksie, także spokojnie. Aha. I tak nieźle. Jeszcze mam paliwo na 5 okrążeń na plus. Trzeba zrobić licznik spinów. Lordzik musi wyprzedzić nerda, to jest teraz priorytet. Ej, powiedzieć coś Polonezik, czy ty możesz nie wiedzieć? No. Ja na poprzedniej sezon i 12 rund, tego zostałem 14, spinowałem 7 razy na starcie. I zawsze dojeżdżałem punktach. A raz straciłem 57 sekund, dopiero raz przede mną dojechałem przed nim z przewagą ponad 7 sekund. Skorupa jak przez spina zaliczył. No to skorupa, dawaj, wywal się, proszę. Ja tutaj Nikara. Daj sobie Nikara, poratuj. Ale wiesz co jest dobre, że czy tak ci siak, to byś tak nas nie dobrze uzyskał do niebezpieczeństwa. Znaczy, pewnie by strata się zmniejszyła i bym mógł coś podgonić, ale... Albo po prostu fajnie jakby wszyscy się zrównali, bo raz taką sytuację miałem... Nie! Zjeżdżam! Idealnie, kiedy do boksu. Kto się wycofał? Co się stało? Kto się wycofał? No czemu ten czas mi leci, no? Co za jazda? Kto się wycofał? Delta jazda. We did it!
Co? Kto się wycofał? Weź tu spokój. Skorupa, to ty? No ja wiem, że jest delta, tylko wiesz, jechałem tak wolno, że powinniście zatrzymać. To skorupa? Ta, nie. Skorupa żyje. Skorupa jest na al. Ja, co jest? Poczekaj, bo ja widzę kogoś, kto stoi, to ci powiem. Bo tak no, jest zwierzę. No to jedno, to jest skorupa i skorupa u mnie na nie idzie. Nie, skorupa jechał. A nie, tu safety car stoi. Nie, a safety car czeka na lidera. Czekajcie, safety car stoi obok mnie, więc zrobię sobie screena. On czeka na lidera, czyli na mnie, czaisz? Tak, no rozumiem. Bo nie możesz ty sobie pierwszy, wiesz, to chodzi. Musisz się rozumiem. Tak oddublować. Ty jechałeś na 6 pit stopów? Chyba tak. Nie, bo fajnie to, że jeden pit stop, pamiętasz, medy. O, weź mi nawet tego nie przypominaj. Ej, ja właśnie dokładnie sprawdziłem, czy mi dadzą moje litery. Się bałem. A więc czuję, no, że będzie fantastyczna walka do końca tego wyścigu. No, ale kurde, fajnie, jakby się cała stawka zrównała, to jest chyba niemożliwe. Ja na pewno nie dojdę do safety cara. Ja na pewno nie dojdę do safety cara. Jaki jest czas do dojścia do safety cara? Mniej więcej. Na trzecim sektorze jest AMG. Safety car stoi. No, wiem, gdzie. Zaraz dojdzie. Ej, wiecie, i tak, ja na pewno nie dojdę do safety cara. Ja tam tego się mogę troszeczkę podublować. Nie zjedziemy dzisiaj na ulewa za 7 minut. O Jezu, ja zjechałem na Intery. Mógłby być fałek, tak. AMG dojechał do safety cara, możemy full tapem jechać. Dobra. Patrzę się na obliczenia. Możemy to jeszcze wygrać. Według mnie to tutaj będzie max. Max 2 okrążenia. Ja was na pewno nie dojdę. Ja mogę się tylko odublować szczerze. Nawet możemy to jeszcze wygrać. Zaufaj. A ile masz sekund kar klowerze? 6. No ja tracę do Darkwe na 3 minuty prawie. A ile tego Lordzik masz kar? Darko, nic nie mówię, ale my tu się jeszcze możemy... No my się jeszcze bijemy, tylko wiesz, ja powinienem teraz wyprzedzić safety cara. Ale nie da rady. No nie, ale wyprzedź safety szansa, cara. Jest szansa wyprzedź na to. Safety cara, bo ty możesz. Możemy. Dojadę kolejkę. Jest szansa ten wyścig jeszcze wygrać. Tylko mu nie A czy masz, Lordzik, jakieś zaścinanie zakrętów? Nerdzio, jakie masz kary? Nerdzio ma 6 sekund. Ja mam 9. Lordzik ma 3. O, Nerdzio. Ty! Ja bym zrobił Markus Boczer, ja bym zrobił tego, Romana Grożana. Dobra. Ja masz kar? Czyli ten, czekajcie, Roman Grożan, czyli ten. Darkwenis. Nerdzio, trochę dalej. Ej, no nie, no jaki lag, ale jazda. Jest, mam punkty! No, zlagowało mi na zakręcie. Ale jazda. That was fucking stupid from whoever was at the front. They want to kill us or what? Fucking hell! Ty nie kracz. Siebie, bo fucking hell. Masz jakąś mowę. That was whoever did that should be fucking banned. Fucking hell. Step in the way everyone's up here. And the towers are completely square. This is the worst thing I've seen ever. Bo ja tracę 2 minuty i 50 sekund, to ja zdążę, żebym był 8 i bym miał punkty, bo Darkowen się wycofał. Tak, no, zdążył! Tak. Dobra. Jakbyś brawo. Teraz był na pierwszym okrążeniu i byś dojechał to na 8, to też byś dostał punkt. No. Ej, wiecie co byłoby dosyć bekowe? Jakby się okazał, że safety car wyścigał na 30 okrążeniu. I taki zmienie z grubej rury to byłby, kurde. Emocje! Daj bomby, piękny Mortal Kombat! I takie, nie wiem, na przykład te 3 ostatnie osoby, które były zdobywają podium. Nie, to raczej by się nie wydarzyło. Nie, ja raz ja mam dobre starty, więc no, ja mam dobre, akurat bardzo dobre starty, kiedy jest pierwsze okrążenie. Powiem ci tak, Babet, ja jestem w stanie w tym momencie, jeżeli dojadę do ekipy, nawet walczyć o podium, więc nadzieja nigdy nie umiera. A ty jesteś klowerze
Na której pozycji? Czwartej. I jesteś... Ile masz kar, ale ile oni mają kar? Ja mam 6, Nerdzio masz 6, a gdzie masz kar? 11, bo właśnie dostałem 5 sekund za przekroczenie toru. Ojejku! Można się od tego odwołać? Czy nie? Czy to jest... Ja muszę trzymać się samym kierunkiem. Ja rozgrzewałem sobie opony i troszeczkę wyjechałem poza tor i dostałem 5 sekund. Ej, Luke jest przede mną i muszę się za nim trzymać, XD. Nie, nie, dubluj go. Tak zawsze gra ci będzie pokazywać, tego możesz normalnie dublować. Ale to baba, możesz się od tego odwołać, czy nie? Możesz. Niedozwolone wyprzedzanie. Możesz, ale wiesz jaki jest problem? Jeśli faktycznie wyjechałeś za tor, no to nie dziwię się, to gra zawsze ci daje tyle sekund, albo 5. Mirek kiedyś... No i dostałem karę 5 sekund, świetnie. Lordzika, za to. Ile ma Lordzika? Świetnie karę uderzyłeś? Dostałem... Nie! Po prostu za to, że zdublowałem. Co? No tak. Jakim cudem? Ej, ale nie mam nagrania, więc nie mam jak się odwołać, najgorzej. I muszę jeszcze przejechać przez pitlane. Safety car, muszę dojechać do ekipy. Ale ty dojechałeś do ekipy. Nie, no jesteś? Teraz jestem, może ścisnę za nimi jeszcze. Ej, ty jesteś tą kropką, która jest teraz w zakręcie i hamuje na prawo? Tak. Pędź za nimi, ty już ich dojechałeś. Dam radę, jesteśmy domowe. Ej, ja nie mam nagrania, ale chciałbym się odwołać. Bo to jest bez sensu. Mówiłeś, żebym zdublował, a oni mi karę za to wlepili. Jakim czas cudem? Czas na piękny moment. Sezon temu w Meksyku ja też się oddublowywałem i normalnie sobie wszystkich wyprzedziłem na chillu. Czemu i prawie nie wyjechałem kolejki. Powinno przez odpadać za 5 minut. No to już do 5 minut. Dobra, panowie, lecimy! Zrobię 10 sekund kary dostałem! Ale ja jestem zdenerwowany, bo teraz nie będę miał... A, dobra, mam. Dychę dostałem. Za co? Jeszcze... No za to, że wyjechałem... No, znaczy, no... Tak, no wiesz... Ostatni zakręt. Wyjechałeś szeroko. Dobra, się nie odpołuję. Nie szeroko wyjechałem, tylko ściąłem zakręt. No, to było takie ścięcie. No to ja ci i tak bym przyznał tę karę. No bo na samochodzie bezpieczeństwa... Clover, jak cię rzuca! Ale to nie powinno być 10 sekund kary, tylko 3! Nie. Kiedyś ktoś ściął zakę na samochodzie bezpieczeństwa i dostał drive-thru, więc... A kiedyś... Jules Bianchi RIP... Lekko ściął zakręt i dzięki temu nadrobił i dostał 5 sekund kary. A raz Sebastian Vettel właśnie w 2009, jak prowadził wyścig chyba w Abu Dhabi, to też właśnie zaczął wyścig z grubej rury i wyleciał szeroko w ostatnim zakręcie i dostał za to 10 sekund kary. Ale to co, to ja już dostanę sobie te 15 sekund, tak? Tak. No i zajebiście. Kary za safety car są zawsze takie cudowne. Ja dostałem drive-thru, dostałem jeszcze 5 za zdublowanie, nie wiem za co nawet. Po prostu pokazywało, że ona się trzymać za lukiem. Ja powiedziałeś, że go wyprzedził. A wiecie, co jest najlepsze, ja wam teraz powiem? Według mnie to powinno być takie coś, że AMG nie powinien dostać dychy, tylko powinien dostać 5, no bo... Nie, Vettel wtedy w Abu Dhabi dostał 5 sekund kary, ale i tak wyścig wygrał, ponieważ dojechał przed kimś tam, chyba tam o 12 sekund. Kto już tak daleko odjechał? No nie. No, było blisko bandy. Clover, ile tracisz do AMG? Dych, no nie, no do dupy, Jezus. Już mogę się rozwalić. Ale AMG, tak jest. W realnej Formule 1 też są bardzo surowe kary za ścinanie zakrętów. Jak ci mówiłem, Sebastian Vettel w Abu Dhabi też właśnie... Ale co ja nawet zyskałem, że powinien dostać karę? Nie wiem. Ale Sebastian Vettel też by nic nie zyskał, że nie by mu dali 5 sekund kary. Szczerze, jeśli miałbyś się odwołać, to ja bym ci mógł odjąć te 5 sekund kary, Max. Ta gra jest taka dobra jak ja w CFL-u. Czyli jest najlepsza. Oczywiście. Można zrobić kompilację moich akcji. Wy teraz macie ostatnie okrążenie, tak? No. Ja mam 28. Jak ty? Ja mam 30 i tak właśnie jestem. Nawet, a ty widziałeś kilka moich akcji w CFL-u, prawda? Co odwalałem? Czasem. Pokazywał mi kiedyś ten... Lordzik bez uznania jeszcze będzie.
No, walka trwa cały czas. Webster zawsze się na mnie denerwował. 18, 20, ale ja Webstera nigdy nie lubiłem, więc no. Webster jest spok. Znaczy, ej, jest ok, ale mnie denerwuje. Ej, Jeff mi pokazuje softy. Nie, to już nie pada, więc... Tak. Clover, gdzie ty jesteś? Kończę kółko. Ale blisko jesteś, nikt? 3 sekundy za logikiem. Ale już nie ma live'a, prawda? Nie, nie chyba. Teraz jest live u mnie. Chciałbym zapiskę z tego live'a, szkoda. Nie, będzie zapis, ale do połowy wyścigu. No i znowu nerdzie mi ucieknie w tej generacji, bo ta gra jest zepsuta, do dupy to jest. Ta gra jest tak chyba jak nerdzie w miarę. Kto w tym momencie wygrywa wyścig? Bo ja wygrywam wyścig, ale nie no, to nie. Lordzik! A więc jest na mecie już Lordzik, jest zwycięstwo Lordzika. AMG, no właśnie, no. AMG, Lordzik dojeżdża do mety, jest zwycięstwo. Nie, to AMG. Lordzik wygrał. Lordzik wygrał. Trzecie, boys. Yes, boys. Jak mam teraz drive, to wjechać czy nie wjeżdżać? Już jest. Teraz już nie. Teraz już nie. Jak dostaniesz dyskwalifikację, a nie, to teraz to nie. No to co? Nie, no co kurde zjeba, nie, jebie. Kto się przed prosto... Wyszedł jeszcze przed prosto. Bawecie, aż mamy podium. To ja. W końcu. Jest, boys. Come on, boys, dobra. Wyjazd na prosto. Powiem wam tak. Miałem grazie, Regazzi, Forza, Ferrari. Kto jeszcze do boksu zjechał? Kachier do boksu zjechał. I przekracza linię mety. Miałem wrażenie, że wyścig trwał wieczność, powiem wam szczerze. 8 tych za nerdziem byłem. 8 tych mi zabrakło, bym przez karę go wyprzedził. Zabrakło mi 8 dziesiątek. Bym wyprzedził Kachier. Udało się, yes boys, udało się w końcu. Jezu, jak mnie plecy nawalają. 8 dziesiątek mi zabrakło, bym przedził nerdzia przez karę, nie? 8 dych i bym był przed nerdziem. Zdobyłem to zdobyłem to 8 miejsce przez to, że mam swój gamingowy dywan. Gdzie ty skończyłeś ten? AMG, no nie, nie, hit. Czwarty był chyba. Tak, czwarty. Och, cholipka, co to było? Ale wyścig. Ej, dobra, dzięki wyścig. Panowie, do zobaczenia za tydzień. Czekaj, to kartę, no dzięki, czekajcie.